Piątkowa aura jest wspaniałą zapowiedzią pogodnego i gorącego weekendu. Na niebie wciąż królować będzie słońce. Czas na szczegóły prognozy. Magda Mering, witam i zapraszam. W ciągu najbliższej doby pozostaniemy w zasięgu tego samego wyżu, który dziś zapewnił nam piękną wakacyjną pogodę. Aktualnie jego centrum znajduje się nad Białorusią. Do jutra przemieści się nieznacznie na południe w kierunku Ukrainy. Ze wschodu napływa do nas suche, bardzo ciepłe, polarno-kontynentalne powietrze. Wieczorem i w nocy niebo będzie bezchmurne, a temperatura wysoka, od 16 do 20 stopni, to te minimalne wartości nad ranem. Wiatr początkowo nad morzem umiarkowany, potem już w całym regionie słaby. Ciśnienie waha się w okolicach 1015 hektopaskali. Jutro czeka nas piękny, słoneczny dzień, choć z czasem gdzieniegdzie pojawi się trochę kłębiastych chmur. Spodziewajmy się wysokiej temperatury, nawet do 28 stopni w cieniu. Bardziej komfortowa na Półwyspie Helskim, tam przyjemne 22 stopnie. Podmuchy wiatru będą słabe i umiarkowane, ciśnienie w południe wyniesie 1017 hektopaskali. Na Bałtyku wiać będzie ze wschodu i południowego wschodu, nocą ze słabnącą siłą z 4 do 2 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia ponownie wzrośnie, nie przekraczając jednak 4 stopni w skali Beauforta. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.